Witam kolegów. Pieski jak to się mówi, użerają, a ja zgodnie z obietnicą dla moich, można powiedzieć, wiernych kibiców, no i troszeczkę dla niektórych moich uczniów albo dla wielu ciekawych, jak ja to przygotowuję gołębie, na jakich produktach ogólnie staram się lecieć. Zostało nam jeszcze około 2 tygodni do lotu, także dla niektórych niezdecydowanych jeszcze może coś dopowiem, że ewentualnie można sobie na któryś z tych preparatów lotować. Ja lotuję na dwoma metodami, metodą gniazdową i metodą wdowieństwa. Od wielu lat tak lotuję i tak będę lotował, ze względu na to, że wiadomo, wdowieństwo jest na pewno metoda, gdzie moje gołąbki są z 50, a w gniazdówce są gołąbki w większości roczne, ewentualnie starsze gołąbki, które są już też, można powiedzieć, wyrzucone już z 50. Jest wiadomo kategoria supermaraton, gdzie biorą gołębie poza 50 i na takie, można powiedzieć, 3-4 loty do supermaratonu można gołąbki spokojnie też idealnie uszykować z gniazdówki. Wiadomo, można tam zagrać pozycją, można zagrać różnymi trikami i tak dalej. No ale przejdziemy może pomału do omówienia moich programów lotowych. Wszyscy hodowcy, którzy u mnie kupowali gołąbki i byli zainteresowani moją metodą, ja dla wszystkich dołączam taką moją rozpiskę. W tej rozpisce jest wszystko, uważam, fajnie opisane, na jakich karmach lotuję i jakie środki używam. Ja będę mówił dzisiaj to z głowy. W większości hodowcy, którzy mają te rozpiski, będą mogły sobie to dokładnie dopatrzeć, a hodowcy zainteresowani taką rozpiską, wiadomo, te rozpiski są tylko i wyłącznie dla, no co będę oszukiwał, dla moich klientów. Ja i tak dla was, jako dla hodowców, bardzo dużo mówię, bardzo dużo pokazuję. Bardzo mało jest w ogóle takich hodowców, którzy otwierają się dla swoich nie tylko przyjaciół, ale też również dla moich wrogów i dla moich rywali, tak z oddziału, jak i nie tylko, bo wiadomo, że te moje filmiki oglądają wszyscy ci, którzy mi kibicują i ci, którzy po prostu chcą mi dokopać. Także ja i tak bardzo dużo dopowiadam i daję tej wiedzy, można powiedzieć. No i może zaczniemy. Zaczniemy może od takich najprostszych spraw, bo dużo hodowców się mnie dopytywało, jak ja tam przygotowywałem gołębie ogólnie do sezonu lotowego. Ja gołąbki szczepiłem kilkakrotnie. Raz szczepiłem gołąbki dorosłe, mówimy. Raz szczepiłem po lotach, 2 tygodnie po lotach, można powiedzieć, tak już wcześną jesienią. Później i późną jesienią były gołąbki robione kuracje. Dwukrotnie. Raz były robione jeszcze w starym roku, gdzie zastosowałem Baitryl, a drugi raz była kuracja robiona już w nowym roku, po drugim szczepieniu. Ja szczepiłem firmą Kolumba, tam są różne szczepionki. Szczepiłem przeważnie Kolumba 2, gołębie dorosłe. No i później, ostatnio jeszcze 2 tygodnie temu, czyli tak można powiedzieć około miesiąca niecałe przed lotami, już w trakcie treningów, jeszcze szczepiłem przypominającą szczepionką taką żywą kulturą bakterii, która ma na celu po prostu wzmocnić jej układ odpornościowy, gdzie po prostu z drobnymi infekcjami organizm będzie się lepiej bronił i będzie odpierał, można powiedzieć, różne ataki tych bakterii.
Poza tym, no żeby hodowca wiedział do tych środków, hodowcy i hodowczyni oczywiście, żeby do tych środków, które ja tu pokażę, stosuję przykładowo do wody, każdy hodowca powinien sobie zastosować, można powiedzieć, jak najbardziej uzdatnić tą wodę. Ja stosuję do tego, mam sprawdzone dwa środki, jest Avidres Plus i jest zakwaszacz z firmy Bugała Jet, bardzo dobry też. Dlatego z tymi dwoma środkami na zmianę staram się, żeby gęby się nie przyzwyczaiły do jednego, żeby pH wody było dobre. Wiadomo, że najpierw musiałem, zanim zastosowałem pierwszy raz, musiałem elektronicznie sprawdzić, ile danego zakwaszaczu potrzeba do mojego pH wody, żeby ta woda była jak najbardziej uzdatniona, czyli żeby miała optymalne pH. I do tych wszystkich środków to już jest ta woda uzdatniona, można powiedzieć, odpowiednią ilością danego zakwaszacza. Wiadomo, zakwaszaczów jest tak wiele na rynku. Oprócz tego mogę jeszcze takiego super polecić zakwaszacz. Od ostatnich dwóch lat nie stosowałem, ale wcześniej stosowałem i byłem bardzo zadowolony. Vior, firma Defis, też bardzo dobry, wydajny. Akurat korzystam na tą chwilę z tych dwóch. Tak jak Avidres Plus to kupuję w dużych paniakach 5-litrowych, ta butelka to już jest, można powiedzieć, w nią tylko wlewam. Także nawet teraz przed prezentacją też dolałem do pełna, bo kupuję w tych 5-litrowych baniaczkach. No ale dobra, i przechodzimy może do tych preparatów. Poza tym, po tych wszystkich szczepieniach starałem się przed oblataniem gołębi z gniazdówki zrobić jeszcze nim takie delikatne kuracje, można powiedzieć, nie mocno chemiczne, jeśli chodzi o pod kątem odtlenniającym, udrażniającym ten układ oddechowy i tak dalej. I ty nie ruszaj nic, a ja zaprezentuję. I w tym roku wziąłem taki Zovigora, jód i olejki eteryczne. Bardzo fajny środek, bardzo fajny zapach, nie można psikać też gołębników w trakcie, gdy gołębie są nawet w środku, i oczywiście do picia. Bardzo dobry środek, gołąbki po tym zaczęły bardzo fajnie, lepiej trenować koło domu. No i oczywiście mówię o gniazdówce, a wdowce po podaniu tego środka po prostu zaczęły mi lepiej odchodzić koło domu, chociaż ja oblatywałem praktycznie cały rok, jedynie to w przełom grudnia, końcówka grudnia, były tam około 2 tygodni, tak, co były gołąbki zamknięte, żeby skończyły się pospierzać te ostatnie pyłka, a później już od stycznia, tak od połowy stycznia można powiedzieć, po wystawach ogólnopolskich zacząłem od nowa to już oblatywać i do tej pory cały czas latałem. Wiadomo, że ja jestem już po wielu treningach, moje wdowce są około 12-13 treningów. W tym były już 2 razy na 100 km, kilka razy na 60, no i wiadomo, pozostałe treningi były 40, zaczynałem tam od około 20 km, później było 40, powtarzalność była kilkakrotna, 60 powtarzalność i później była stówka, później była, wiadomo, powrótka 40-60, znowu stówka, no i tak po prostu do lotu konkursowego już będę tak robił, że 3 razy w tygodniu wywożę. I takim dystansie, jeśli jest z wiatrem, lecą 60, 60 i stówkę w niedzielę, a jeśli jest pod wiaterek, lecą 40, 60 i stówkę, wiadomo. Tak staram się to robić. No i jak już te gołębie są przygotowane do treningów, ja 2 tygodnie wcześniej już wprowadzam środki i już wtedy lecimy tak zgodnie, ogólnie, z jakimkolwiek moją rozpiską i moim planem lotowym. Puszczam zaschły, drugaczko. Coś i dla mnie się należy. No i dobra. Wiadomo, ja w każdym tygodniu staram się coś dawać zapobiegawczo. Nie mówię o jakichś ekstremalnych środkach.
też na koniec nagrania pokażę Wam kilka środków, bez których może jako hodowla ogólnie to ciężko by było utrzymać w zdrowiu, ale na tą chwilę mówię, bardziej poszłem zapobiegawczo i profilaktyka, szczepienie i tak dalej, i mocne środki, jeśli chodziło o Vitryl, żeby zrobić kurację zimą, późną jesienią, wcześną, można powiedzieć zimą, żeby te gołąbki naprawdę oczyścić. Kilkakrotnie były badane, już nie mówię, że u siebie badałem, bo kilkakrotnie były badane u różnych sprawdzonych lekarzy weterynaryjnych, tak jak u Bożeny Olczykowy, czy Góra Kalwaria, bardzo dobrzy weterynarze. Doktor Myszkowski, który też przyjeżdża tutaj do nas, też badał, też nic nie stwierdził i można powiedzieć pod skrzydłem. Bardzo dobry Sochaczew, też super weterynarz. No i także były gołąbki kilkakrotnie badane, gołąbki nic nie wykazały. Wiadomo, ja sam sobie też tam mogę sprawdzić ewentualnie koksydiozę, przepraszam, no koksydiozę też, ale bardziej chodzi mi tu o takie łatwiejsze rzęsiska, chociaż koksydiozę też można sprawdzić i ewentualne, czy pojawiły się jakieś jajka robaków. Także trzymam rękę na pulsie, no i jedziemy, można powiedzieć, po kolei. Na początku tygodnia, zaczynamy od poniedziałku. Poniedziałek robię zawsze coś zapobiegawczo. Zapobiegawczo można zrobić to na wiele sposobów. Ja akurat na tą chwilę nie będę Wam to przedstawiał, ale są takie preparaty, mogę dać kilka przykładów. Można zrobić taki miks, jak ja robię, z Haplausa. To jest Fulgi Stop i Inhali. Bardzo fajnie się te środki miesza razem, bo to są z jednej firmy i działają i na drogi oddechowe, i na grzyba. Oczywiście mówię, to są środki ziołowe, które fajnie utrzymują zdrowotność. Następnymi środkami, którymi można zastosować, są takie środki jak Bugała Jet, ma chyba mam tutaj nawet. Jak są nawet od Bugały Jet, Fulgi Jet i TKK Jet. To też jest ziołowe, też można to sobie spokojnie, jak to się mówi, zastosować. Wiadomo, są różnego rodzaju herbatki, które też można zagotować, i nich skory wierzby, czy ewentualnie teraz wiosna, mamy pokrzywę świeżą, można sobie pokrzywę zaparzyć, czy ewentualnie iść nawet do sklepu spożywczego i kupić sobie te herbatki różnego rodzaju. Są w saszetkach, które można parzyć. No i jedziemy po kolei. Czyli tak, poniedziałek zapobiegawczo, rano i wieczorem karma oczyszczająca, czyli u mnie to jest karma zrobiona taka baza, w której się w małych proporcjach znajdują wszystkie moje karmy lotowe, które przez cały tydzień będą podawane. Tylko że wiadomo, energetycznej jest bardzo mało, znajduje się tam również ostropes, dużo jest ryżupady, trochę jęczmienia, trochę karmy białkowej, czyli tak jak u mnie 39, energia, czyli można powiedzieć, że 35, ale to jest bardzo mało, ja zaznaczam. Karma oczyszczająca to jest karma, która ma po prostu gołębie, fajnie mają po prostu nie zatłuścić się elegancko, po niej tej karmie trenować. No i oczyścić swój organizm, żeby nie zalegała niepotrzebnie w żołądku. I to tyle. I jedziemy dalej. Wtorek. Picie cały czas jeszcze daje zapobiegawczo. Karma oczyszczająca z dodatkami. I tu jest bardzo ważny dzień, bo u mnie dodatki, mówimy o wdowcach. To jest program dla wdowców, drodzy koledzy, najpierw. I stosuję tak. We wtorek stosuję na karmę olej z ostropestu. Widać tu Natalka? Olej z ostropestu. Daję Bugała Jet, Carbo Jet i daję kreatyna Jet. Kraft, czyli tu jest kreatynę, ten ekstra energia, a tu jest zioła. To jest wtorek karma. Rano. Wieczorem dostają na grzyba. I to jest tylko taka różnica, drodzy koledzy, że jeśli daję
miksa jakiegoś, co jest na drogi oddechowe i grzyba, to już wiadomo, że piją i wtorek wieczorem to samo. A jeśli dawałem tylko i wyłącznie na jakieś inne schorzenia, czyli w automacie we wtorek wieczorem daje Medimico, bardzo fajny środek na grzyba, który można fajnie mieszać z różnymi dodatkami. Bardzo, bardzo, ale to bardzo pomaga mi w hodowli, naprawdę. Środa. Środa, picie. W środę u mnie picie jest tutaj. Jest herbola rano. Oczywiście wieczorem, jeszcze we wtorek, karma jest oczyszczająca. W odpowiednich procentach już z karmą lotową. To jest na rozpisce, wiadomo, dla moich hodowców, a no co ja mogę powiedzieć, no mieszam już te karmy względem wyczucia, względem lotu, jaki lot, łatwiejszy, krótszy, dłuższy, no to tego ja bym musiał opowiadać tutaj godzinami, dlatego mówię, jedynie co mogę tak powiedzieć, to karma oczyszczająca z dodatkami już karmy lotowej. O. I środa rano, picie, herbola, Probak 1000, herbatka i elektrolity i probiotyki. Dawałem dzień wcześniej na grzyba, zasiadla, można powiedzieć, organizm, florę bakteryjną, dobrymi bakteriami, probiotyki, elektrolity i te. I drodzy koledzy, dlaczego też z elektrolitami tutaj? Dlatego, że w środę u mnie jest wywózka, minimum 40, maksymalnie 60 km. Wszystko jest opisane w takiej rozpisce. Na karmę. Karma jest oczyszczająca, 50/50, z dodatkami, ale na karmę stosuję stop mite. Polewam to, co jest w spojniku, bierę przykładowo tam pół szklaneczki czy kieliszek, zależy ile tej karmy szykuję, polewam na karmę i przesypuję tym stop mite. To jest bardzo fajny preparat z tej firmy Komeda, co tak samo Kometoza jest. Ona działa antyinsektom zewnętrznym i wewnętrznym i bardzo fajnie inhaluje drogi oddechowe. Super, preparat ziołowy, naprawdę każdemu polecam. Kapitalna sprawa. I to jest moja środa. Oczywiście środa rano. W środę wieczorem karma czysta, oczyszczająca 50% i 50% z dodatkami, czyli karma lotowa i ewentualnie energetyczna. Przy dłuższych kilometrażach, drodzy koledzy, 500, 300 plus, ale bardzo ciężkie loty, można zastosować po południu jeszcze jakieś dodatkowe, no przykładowo można tam dać jakieś żelazo, coś w tym stylu. Na pewno nie radzę Wam tego robić przy łatwych lotach i przy krótkich lotach. Dlatego nie mówimy o tym. Jeśli będzie wszystko w sezonie fajnie wychodzić, drodzy koledzy, i będziecie zadowoleni, to będę najwyżej dogram dodatkowy, co można dołożyć na 500 ewentualnie do tych preparatów. Na razie jedziemy z tym, co jest i z tym, co będę wykorzystywał w najbliższych tygodniach. Później mamy czwartek. Czwartek, picie, koktajl, ja tak nazywam, nawet śmiesznie tak nazywam, koktajl Mołotowa, nawet Arek Toma się z tego zawsze śmieje, czy dzisiaj, Michał, dawałeś ten koktajl Mołotowa, także u mnie w czwartki jest koktajl Mołotowa i w moim koktajlinie Mołotowa znajduje się tak, aminokwasy, to są te aminokwasy dla sportowców, na których pan Piotr Bugała zrobił mistrza Polski. Ja od wielu lat stosuję. Czasami jak mam te jego oryginalne z Bugały Jet, te stosuję, bo równie dobrze się sprawdzają, ale akurat na tą chwilę mam te ze sklepu dla sportowców. Do tego żelazo, daję żelazo z apteki i do tego jeszcze można dodać przy dłuższych lotach powyżej 300 km, czyli Gerwit W. Czyli Gerwit W, aminokwasy i żelazo dla ludzi z apteki.
Tylko mówię, przy dłuższych lotach, dlatego jest nierozpieczętowane, bo na tą chwilę jest to niestosowane. Karma, 50% karmy lotowej, 25% oczyszczającej i 25% już karmy energetycznej. Picie wieczorem i karma w czwartek wchodzi tak na karmę. Olej kukurydziany, ewentualnie przy bardzo długich lotach wymagających mieszam olej kukurydziany z olejem, super olej energetyczny z Bugawa Jet. Ale mówię, to jest dopiero, stosuję 300 plus, nie wcześniej, bo uważam, że wcześniej nie ma potrzeby, bo można go szukać po całym świecie, a po co mi to potrzebne? Ale jeśli później te. I do tego idą dodatki. Idzie Carbojet, kreatyna w czwartek, kometoza i do tego idą te zioła Craft Jet. Te trzy preparaty na olej kukurydziany przy bardzo długich lotach można olej energetyczny jeszcze mocny dodać. Ale uważam, że olej kukurydziany jest wystarczający. Można sobie go kupić w aptece, w sklepie spożywczym. Także ten. Picie wieczorem w czwartek staram się zrobić z octem jabłkowym. Może tam którzy to powiedzą, że to jest śmieszne, ale ja sam po prostu do różnych sałatek, surówek stosuję ocet jabłkowy i w czwartek staram się dać ocet jabłkowy dla ludzi spożywczy, taki, żeby po prostu gołąbki miały dobre trawienie. Jedziemy dalej, drodzy koledzy. Piątek. Piątek picie. Robimy znowu koktajl Mołotowa. Tylko w tym koktajlu znajdują się wtedy tam już aminokwasy, żelaza już nie ma, drodzy koledzy, i elektrolit. Te dwie rzeczy przy bardzo, zaznaczam, przy bardzo ciężkich lotach, ewentualnie na 500-kach lub maratonach można zastosować tutaj jeszcze Stoliamin Forte, który ma zadanie, są elektrolity i aminokwasy. Wzmocnić tą strukturę elektrolitów i aminokwasów. A na tą chwilę w tym bazie mamy elektrolity i aminokwasy. I to naprawdę nam wystarcza. W piątek karma czysta, 50% karma energetyczna i 50% lotowa. 25, przepraszam, lotowa i 25 super dieta. Picie w piątek po południu już wchodzimy w czystą wodę. Także w piątek po południu już jest czysta woda, karma jest 50% energia i 50% super dieta. W sobotę przy lotach krótkich karmimy tylko i wyłącznie karmą super dietą, ewentualnie z dodatkiem troszeczkę konopi, słonecznika lub ryżu, ale to wszystko zależy, jakie są pogody. Wszystko jest, można ustalić lub ze swojego własnego doświadczenia brać. Karma oczywiście czysta woda. Po południu, choćby nawet było wieczorem wkładanie, w sobotę karmy brak, ja już nie karmię w sobotę po południu i oczywiście czysta woda. Niedziela. Niedziela, przylot gołąbków, robimy herbatę. Herbatę można, jak ja powiedziałem, na różne sposoby zrobić. Można zrobić świeżą herbatę z pokrzyw i z różnych te. Ja na pewno robię, staram się mieszać różne i w niektórych tygodniach wchodzi mi taki pakiet. Bardzo dobra ta herbata, sprawdza się, z Baksa, Tche. Bardzo tania też, ona tam około 40, no teraz może, nie wiem, tam 50-60 zł. No. I wchodzi magnez, kalcjum i oczywiście elektrolit. I oczywiście elektrolit. To jest do picia na przylocie gołąbki. Drodzy koledzy. Karma najpierw jest. Zależy, jak jest lot łatwy czy ciężki. Jak jest bardzo ciężki lot, karmy troszkę lekkostrawnej. I później dokładamy karmy mocnej takiej, żeby postawić te gołąbki na nogi. Ale na początku staramy się nie przekarmiać, żeby nie miały tam jakieś niestrawności i tak dalej.
I wieczorem już dajemy karmę super, dobrą karmę. O, młody wrócił. Dajemy super, można powiedzieć, karmę. I do picia już dajemy zapobiegawczo. Czyli wracamy już na program, tak jak to się mówi, od poniedziałku. Także, drodzy koledzy, tak to u mnie wygląda program lotowy na wdowieństwo. A teraz Wam zademonstruję tak już szybciej program na gniazdówce. Program na gniazdówce, rozpiska jest mi niepotrzebna, bo program na gniazdówce są te cztery środki. Jest to Power Plover, Crafter Power, Jod Power i Amino Power Forte. To jest z jednej firmy niemieckiej. Powiem tak szczerze, jestem super zadowolony. Na tą chwilę nie wiem, zobaczymy, jak to będzie w lotach, ale mówię, w tym roku to zastosowałem, bo bardzo fajny hodowca mi to polecił. I to tak samo wygląda. Wtorek, poniedziałek wygląda tak samo w dowce jak i gniazdówka. Wtorek dostają to zamiast tamtych ziół i tego. Oczywiście dostają też na olej z ostropestu. Później środa piją to samo, drodzy koledzy. W czwartek dostają znowu to i dostają jód power. Czyli jód, tam można powiedzieć, jest jakoś żelazo troszkę w tym. Dostają to na wodę, to na karmę. No i w piątek dostają to Amino Power, to są aminokwasy, elektrolity. To dostają. I bez już, w piątek już nie dostają na karmę. Chyba że będzie bardzo się zapowiadało ciężko, to można dać te Crafter, czyli to są zioła, a to jest puder kondycyjny. Bardzo fajny. Także, drodzy koledzy, program ogólnie prosty, nie ma bardzo dużo tych środków względem tego, co tam niektórzy mówią. Czy jestem przygotowany na jakieś środki drastyczne, jeśli chodzi o drogi oddechowe? Bo tam, drodzy koledzy, piszecie, pytacie się, jak ja na to patrzę, jak ja to stosuję, czy ja te... Powiem tak szczerze, jestem przygotowany, na ten sezon jestem przygotowany tak, jeśli chodzi w trakcie lotu. Puder, Wersellagi, przed co któryś lot, co czwarty lot mogę sobie odflegmić gołąbki. Jest to bardzo fajny środek, jeszcze nie otwierany. Jest tutaj siwy proszek, w tym jest miareczka. Jedna miareczka do dzioba gołąbkowi. Przytrzymujemy dziobek, odkładamy gołąbka do kabiny na noc. Najlepiej we wtorek, w środę wywozimy na trening. Nie przeszkadza, gołąbki fajnie są odflegnione. Można zastosować Aronę od Krzyśka Szkolnego. Tutaj wiadomo, trzeba już przeczytać dokładnie rozpiskę. Tu jest 5, to są olejki eteryczne i tak i te inne sprawy. Bardzo hodowcy polecają, też jestem przygotowany, jak trzeba będzie, też podam. I wiadomo, że środek mocny, antybiotykowy, to jest Licospectin. No co mogę powiedzieć o Licospectinie? Jest dobrym środkiem, ale, drodzy koledzy, powiem Wam tak szczerze. Wszędzie w internecie tylko słychać, czy to moi koledzy, czy nie koledzy, tylko Licospectin, Licospectin, Licospectin. Ja taki Licospectin, jeśli stosuję, to stosuję raz do dwóch razy w sezonie, bo uważam, że nie ma sensu więcej. Kiedyś wygłupiałem się i stosowałem to przed pierwszym lotem, ale wiadomo, jakie te loty pierwsze są. Loty pierwsze jest tam 100 parę kilometrów i jak się okaże, że będzie z wiatrem w ogon, nic ten Licospectin nam nie przyniesie. Przyniesie nam mało konkursów i duże straty. Licospectin trzeba obserwować pogodę i zastosować loty około 300-500 w odpowiedni dni zastosować i nic więcej, raz, dwa razy w sezonie, to jest maksymalnie. Środkami takimi delikatniejszymi możemy się bawić częściej, co dwa tygodnie, co trzy,
tak samo jak i ty. Olejki eteryczne i to. To jest dla mnie podstawa na ten rok, jeśli chodzi o drogi oddechowe. Uważam, a to jak zastosuję, to mówię raz, góra dwa razy w sezonie i na pewno nie na początku sezonu. Są jeszcze krople, które też jestem przygotowany. Nie stosowałem, bo uważam, że nie ma. Vita Drops. Szczerze mówiąc, magiczne krople od Krzyśka Szkolnego. Jak piszę, na wszystko. Czyli można powiedzieć, będą albo na wszystko, albo na nic. Zastosuję, się przekonam. Nie stosowałem, polecają mi hodowcy, koledzy. Zakupiłem. Dlatego mówię. Ale jestem przygotowany, bo bardzo dużo jest dobrych opinii. I krople od Japa Kohorna, które na wystawie zakupiłem. To jest mój cały asortyment, jeśli drodzy koledzy chodzą o to. Na grzyba, wiadomo, jak się daje Licospectrum, trzeba dać konkretnie na grzyba, konkretne probiotyki, no ale dlatego mówię, z tym uważajcie. Każdy to chwali, ale na to trzeba uważać. Pójdźcie bardziej w ziołowe produkty, uważam, że więcej lotów będzie stabilnych, równych i uważam, że wygranych. Także w razie czego, jakichkolwiek pytań, można do mnie zadzwonić, ale oczywiście bardziej czekam na telefony od swoich kolegów, ewentualnie potencjalnych klientów, bo ja też przy telefonie nie będę siedział cały czas i mówię, i tylko tłumaczył się, ale mówię, dla moich stałych klientów, ewentualnie nowych klientów, który nie dostał rozpiski, albo ewentualnie, którzy będą zakupywać u mnie nowe gorączki, taką rozpiskę mają w gratisie. I wiadomo, w gratisie mają moje dorady i porady. Także dziękuję za uwagę, dobry lot, udanych lotów. Trzymajcie się.